Cześć kochani, ja nazywam się Julita Dębska, jestem psychologiem i coachem relacji, specjalizuję się w psychologii miłości, a na moim kanale opowiadam o zawiłościach związków romantycznych. W tym odcinku chciałabym odpowiedzieć na pytanie, które pojawiło się w komentarzach do poprzedniego filmu. I to pytanie brzmi następująco. A co jeśli nikt mnie nie chce? Co jeśli nikt nie chce ze mną być i nikomu się nie podoba? I teraz zacznijmy od tego, kochana istoto, która to napisałaś, bez względu na to, kim jesteś, ja w to nie wierzę. Spójrzmy na to racjonalnie i spójrzmy na to logicznie. Czy to jest możliwe, że naprawdę nikt, totalnie nikt cię nie chce? Dodam tylko, że oczywiście to było pytanie retoryczne z mojej strony. No i teraz przyjrzyjmy się temu i rozbierzmy takie zjawisko na czynniki pierwsze. Na pewno jeżeli rozejrzycie się wśród swoich znajomych, jeżeli przyjrzymy się społeczeństwu, to każdy z Was indywidualnie, mając zupełnie inne kryteria, sposób oceny i myślenia, znajdzie w tym środowisku i w społeczeństwie przykłady ludzi, którzy Waszym zdaniem mogą nie być atrakcyjni, którzy mogą mieć bardzo trudne charaktery, którzy mają jakieś ułomności, a i tak są w związkach romantycznych i są szczęśliwi w miłości. Dlatego z jakiego powodu jest tak, że inni, którzy w waszej ocenie są atrakcyjni, są pięknymi, dobrymi ludźmi, mają piękny, dobry charakter, są sami i często mają takie przekonanie, że właśnie nikt ich nie chce, nikt ich nie pokocha. Być może ty jesteś taką osobą, która w to wierzy, że nikt cię nie chce, nikt cię nie pokocha. Jaki może być powód takiej sytuacji? Bo umówmy się, to nie jest prawda, że nie chodzi po świecie człowiek, który by cię chciał. Wiem, że nie chodzi ci o to, by być z byle kim, ale przyjrzyjmy się tym powodom. Pierwszy związany jest z tym, o czym opowiadałam w ostatnim odcinku, z miłością do siebie. Z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli masz takie przekonanie w sobie, że nikt cię nie chce, nikt nie chce z tobą być, to możesz sama nie kochać siebie i mieć problem z poczuciem własnej wartości. I wtedy, kiedy przychodzi do ciebie człowiek, który cię chce, który oferuje ci miłość, który mówi do ciebie językiem miłości, który sprawia, że możesz poczuć się ważna, ważny, to ty tego albo nie zauważasz, albo to odtrącasz. Podchodzisz do tego z podejrzliwością, bo skoro sam siebie nie wierzę, sam nie wierzę w to, że ktoś mógłby chcieć ze mną być, jeżeli sama nie kocham siebie, nie akceptuję siebie, no to jak mam uwierzyć w to, że ktoś z dobrą intencją przychodzi do mnie i chce mi podarować miłość, a może nawet bezwarunkową miłość? Odrzucam to. I zamiast takiego scenariusza wybieram wtedy scenariusz, w którym to ja ścigam, w którym to ja podążam za kimś, kto udowodni mi, że mam rację. Bo niestety my działamy w taki sposób, że chcemy być konsekwentni, chcemy mieć tą rację. I kiedy mamy w sobie jakieś przekonanie i ono w nas mocno pracuje i je codziennie pielęgnujemy, to później robimy wszystko, by udowodnić sobie i na przykład mi, która mówi teraz do ciebie, że tej racji możesz nie mieć, że to ja jestem w błędzie i że naprawdę nie da się ciebie kochać i nikt ciebie nie chce. I robisz to właśnie między innymi poprzez wybór takiej strategii, jak podążanie za kimś, kto z dużym prawdopodobieństwem cię odrzuci albo już to zrobił, zakomunikował to, że nie jest zainteresowany. I w nim widzisz wartość, bo skoro nie widzisz tej wartości w sobie i on też jej nie widzi, no to znaczy, że on jest bliżej tej prawdy. Tu się wszystko zgadza z twoim scenariuszem. On ci potwierdza to, w co wierzysz. No i tym samym będziesz odrzucać wszystkich, którzy będą chcieli cię z tego twojego scenariusza i sposobu myślenia wybić. I to będą te osoby, które faktycznie są tobą zainteresowane. Przyjrzyj się swojej historii.
rozpisz to najlepiej, czy tam były jakieś osoby, czy tam byli ludzie, którzy zwrócili na ciebie uwagę, którzy chcieli z tobą być. Czy to jest prawdopodobne, że mogłeś nie zauważyć nawet takich osób, a może zauważyłeś tych ludzi, ale sam odrzuciłeś ich adorację, ponieważ uznałeś, że to nie jest nic wartościowego. Więc to może być pierwszy powód. Drugą sprawą jest to, by przyjrzeć się dokładnie swojej przeszłości i można zacząć od tej najdalszej przeszłości, od naszego dzieciństwa i od naszych relacji z rodzicami lub innymi ważnymi opiekunami, na przykład z dziadkami. I pytanie, czy tam w tej przeszłości mógł być ktoś znaczący, znaczący opiekun, dorosły, kto sprawił, że poczułeś się odrzucona, odrzucony, kto cię nie chciał, kto się dystansował od ciebie, kto może zniknął, kto sprawił, że uwierzyłaś w to, że nikt nie chce z tobą być. Pytanie, czy rozpoznajesz coś takiego w swojej historii? Warto też zrobić sobie proste ćwiczenie. Pomyśl o rodzicu przeciwnej płci. Jeżeli jesteś kobietą, to pomyśl o swoim ojcu. Jeżeli jesteś mężczyzną, to pomyśl o swojej matce. Narysuj sobie tabelkę składającą się z zaledwie dwóch kolumn. Po lewej stronie tej kolumny wypisz wszystkie te cechy, które nazwałbyś plusami twojego rodzica. Tymi cechami, które uważasz za mocne strony. Tutaj wypisz wszystko to, co mogło być w tym rodzicu atrakcyjne dla innych ludzi, za co ten rodzic mógł być lubiany, kochany przez innych, a nawet podziwiany. Wypisz tutaj wszystkie te cechy, które ty w tym rodzicu lubisz, które doceniasz, które dobrze wspominasz, za co jesteś mu wdzięczny. Nawet jeżeli jest tak, że masz do tego rodzica jakiś żal, niechęć, może nawet nie rozmawiacie, to zrób to ćwiczenie i postaraj się znaleźć tutaj dobre rzeczy. Po drugiej stronie, po prawej stronie tej tabeli, wypisz natomiast wszystkie te cechy tego rodzica, które uważasz za jego słabości. To są minusy. To jest to, czego w tym rodzicu nie lubisz, nie akceptujesz, co mogło odpychać innych ludzi. To, za co masz do niego żal, z czym masz problem do tego momentu. Wypisz wszystkie zachowania, postawy, poglądy, przekonania. I spójrz teraz na tą tabelę i zastanów się, czy nie jest tak, że osoby, które wybierasz sobie do relacji, w jakiś sposób przypominają właśnie tego rodzica. Być może jest tak, że zakochujesz się w tych cechach, które masz po stronie plusów, a później rozstajesz się albo pojawiają się problemy, na przykład ktoś cię nie chce albo ty kogoś nie chcesz z uwagi na te minusy i powtarzasz tak tę historię. Może być tak, że w tej tabelce powinien znaleźć rodzic tej samej płci albo jakiś inny znaczący opiekun. Chodzi o osobę, z którą możesz mieć jakiś nierozwiązany problem z przeszłości, jakąś ranę z przeszłości. Przyjrzyj się temu, przeanalizuj to, bo z dużym prawdopodobieństwem może być tak, że odtwarzasz pewne sytuacje, żeby przerobić sobie tę starą historię i by zmienić ten scenariusz z przeszłości. Wybierasz sobie ludzi, przy których możesz poczuć się tak samo. Jeżeli twój rodzic sprawiał, że czułeś się niechciany, nieważny, niekochany, to wybierzesz sobie obiekty westchnień, przy których też będziesz się tak czuł i będziesz sobie potwierdzał to, że jesteś niekochany, jesteś niechciany, że z tobą nie da się być i żyć. Chociaż tak naprawdę chodzi ci o to, by tę historię zmienić, ale ten partner nie zmieni historii z twoim rodzicem. Nie wykorzystasz go do tego.
Jeżeli już jesteśmy w historii, w naszej przeszłości, to warto przyjrzeć się też wcześniejszym relacjom. My wybieramy to, co jest znajome. I mylimy to często z miłością. Nawet jeżeli coś było dla nas niedobre, jeżeli coś było dla nas toksyczne, to jednak w naszym umyśle i w naszym ciele jest to skorelowane ze stanem zakochania, z miłością, jeżeli to odczuwaliśmy w przeszłości. I teraz spotykamy na naszej drodze człowieka, który może mieć podobne gesty, w podobny sposób się rusza, ma taki sam ton głosu. I jeżeli mieliśmy w przeszłości człowieka, który tak właśnie mówił, tak się poruszał, i on mógł nawet być dla nas zły i mógł nas odtrącać i nie chcieć z nami być, ale my czuliśmy jakąś chemię i pojawiało się zakochanie albo coś, co my interpretowaliśmy jako miłość, to teraz przy tym nowym człowieku, który ma te cechy, również z dużym prawdopodobieństwem możemy to poczuć, co wcale nie oznacza, że ta osoba będzie dla nas najlepiej dopasowana i że to jest faktycznie miłość. I teraz nie zrozumcie mnie źle. To, że nam ktoś kogoś przypomina, nie oznacza, że powinniśmy go skreślić i że tam na pewno czyha na nas jakaś pułapka. Ale jeżeli mamy złe doświadczenie i przy konkretnej osobie uruchamiają nam się podobne odczucia, podobne emocje, to warto się zatrzymać, trochę poobserwować tę relację i tę osobę i sprawdzić, czy to jest na pewno najlepszy wybór dla nas. Chodzi mi o to, że my naprawdę często sami wybieramy sobie takie obiekty, które udowadniają nam tą naszą tezę, że nas się nie da kochać i nikt z nami nie chce być. I póki my tego nie zauważymy i nie zechcemy tego zmienić i nie spojrzymy tak świadomie na to, w jakiej my relacji tak naprawdę chcemy być i co jest dla nas ważne w partnerze, i może wcale nie to podobieństwo do byłego partnera albo do naszego rodzica, tylko szczęście dałoby nam coś zupełnie innego. Póki my nie znajdziemy się w takim miejscu, to możemy powtarzać te błędy z przeszłości. Dlatego przyjrzenie się tej swojej przeszłości jest niezwykle ważne. No i wreszcie, jeżeli jest tak, że te osoby, które nie chcą z tobą być, mają szansę cię poznać, pobyć z tobą w jakiejś relacji i dopiero później decydują, że chcą się z tego wycofać, i ten scenariusz jest podobny i te powody są podobne, to warto zatrzymać się i się temu przyjrzeć. I popytać ludzi, którzy ci dobrze życzą, którzy są ci bliscy, poprosić ich o taką prawdziwą informację zwrotną, albo warto spotkać się z psychologiem i porozmawiać na ten temat, bo może jednak w twoim zachowaniu, w twojej postawie jest coś, co sabotuje te relacje. Może jest coś trudnego, co sprawia, że ludzie się od ciebie oddalają, i to nie chodzi o to, że oni nie chcą z tobą być, czy z tobą się nie da być w relacji, tylko może jest tak, że jest pewne zachowanie, które sprawia, że jest im naprawdę ciężko w tej relacji być. Czasem warto tak świadomie na siebie spojrzeć. No i kolejną sprawą jest to, że zdarza się, że kiedy ktoś nam się podoba, zauroczymy się kimś, to zaczynamy się przy tej osobie zachowywać zupełnie inaczej niż przy innych ludziach. I być może właśnie to jest powodem tego, że jesteś adorowany, ale tego nie widzisz, bo tych innych odrzucasz. Przy nich jesteś naturalna, naturalny, autentyczna, autentyczny, swobodna, swobodny, i oni mają szansę poznać cię w takim wydaniu, przy którym przyjemnie być. A automatycznie, kiedy podobać się ktoś, kiedy się kimś zauroczysz, to włącza ci się jakiś tryb, który dla innych ludzi może być trudny. Na przykład za bardzo się starasz, na przykład za szybko się angażujesz, a może jesteś za bardzo zazdrosna, zazdrosny, kontrolująca, kontrolujący. Pojawia się coś takiego w tym zachowaniu, co odpycha od ciebie ludzi i sprawia, że oni dochodzą do wniosku, że nie jesteś najlepszą kandydatką, najlepszym kandydatem do związku romantycznego. Podałam tutaj różne powody tego, dlaczego możesz mieć takie poczucie, że
inni nie chcą z tobą być i to się powtarza. I reasumując, takim powodem częstym jest to, że możesz mieć problem z poczuciem własnej wartości i jeśli sam siebie nie kochasz, to będziesz odrzucał miłość od innych i będziesz szukała udowodnienia tego, że masz rację, że nie chcą z tobą być, że nie da się ciebie kochać. Warto przeanalizować swoją przeszłość, swoje wzorce, schematy, które powtarzasz. Tam mogą być pewne odpowiedzi. I warto poprosić o informację zwrotną ludzi, którzy cię znają, którzy mogą przyjrzeć się tym twoim historiom i zauważyć tam coś, co te historie łączy i co z perspektywy człowieka, który miałby być z tobą w związku, może być po prostu trudne. Jeśli ten materiał uważasz za pomocny, za w jakiś sposób cenny, to po pierwsze poproszę cię o to, żebyś się tym podzielił z innymi i udostępnił ten film. Po drugie, poproszę cię o łapkę w górę i o komentarz, dlatego że te komentarze pozwalają mi nie tylko się zmotywować i uśmiechać się, kiedy je czytam, ale też pozwalają zobaczyć innym mój kanał i dotrzeć do większej rzeszy odbiorców z tymi materiałami, które tutaj zamieszczam. No i to jest takie kółko, bo to oczywiście mnie wtedy motywuje do nagrywania większej ilości materiałów. Więc z góry jestem Wam za to wdzięczna. A jeżeli dotarłaś do tego momentu, to napisz proszę w komentarzu takie słowo jestem i po tym słowie jestem jakiś komplement w stosunku do samego siebie, do samej siebie. Coś miłego, czyli na przykład jestem kochana, jestem kochany, jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwy, jestem piękna, jestem piękny. W zależności od tego, jak się czujesz, ale zadbaj o to, żeby to było coś pozytywnego, coś wzmacniającego, dlatego że jednym z tematów dzisiejszego odcinka była właśnie samoocena, miłość do siebie, poczucie własnej wartości i takim akcentem ten dzisiejszy odcinek zakończmy. Ja tylko jeszcze przypomnę na koniec, że oczywiście jeżeli masz taką ochotę i potrzebę, to możesz pracować ze mną indywidualnie bądź jako para możecie się do mnie zgłosić i pracować ze mną w takich procesach online. Możecie też skorzystać z gotowych kursów online, które znajdziecie na mojej stronie internetowej, jak odzyskać miłość życia i jak znaleźć miłość życia. A na dziś już Wam bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Moc miłości. Pa!